Cześć, witajcie, dzień dobry. Z tej strony Agnieszka. Witam Was bardzo ciepło i serdecznie w naszej ziemi obiecanej. Rozpoczęło się lato, nie tylko to w kalendarzu, ale absolutnie też to odczuwalne. U nas dzisiaj tutaj jest 27 stopni, ale w centrum miasta 32. Taka jest różnica, kiedy mamy zieleń wokół siebie. To jest niesamowite. Nadchodzą dzisiaj burze, dostaliśmy już alert. Te alerty pojawiają się prawie codziennie. Słyszeliśmy również o tych wszystkich sytuacjach na Śląsku chociażby, gdzie grad lub wichury niszczą zabudowania, dachy. Na szczęście u nas obyło się bez żadnych szkód, a przyroda jest nawodniona. Nasze trawniki, rabaty, kwiaty, krzewy, wszystko to absolutnie potrzebuje teraz nawodnienia. Stoję przy frontowej rabacie, a konkretnie przy hortensji ogrodowej. To są krzewy, bo są tutaj dwa, które odziedziczyliśmy po poprzednich właścicielach. I właśnie o hortensjach ogrodowych będzie dzisiejszy odcinek. Ja nawet nie udaję, że mam tutaj wielkie doświadczenie. Ono jest 3-letnie. Troszkę metodą prób i błędów, troszkę z tego, że coś doczytałam albo obejrzałam jakieś filmy ogrodników wieloletnich i o tych hortensjach chciałabym dzisiaj troszkę porozmawiać. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną ten czas. Nawet jeżeli jeszcze nie macie hortensji, kto wie, co przyniesie przyszłość w waszych ogrodach. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o hortensjach ogrodowych. Nim zabiorę Was na spacer po naszym ogrodzie i pokażę nasze krzewy, korzystam z uprzejmości naszych sąsiadów i chciałam Wam pokazać ich rabatę z hortensjami. Ten ogród, w którym tutaj jesteśmy, to taki typowo wiejski, starowiejski ogród. Cudny. Jeżeli myślicie, macie na myśli właśnie takie wakacje u babci, to jest ten klimat właśnie. A te hortensje w głównej mierze białe. Mamy tu poszczególne krzewy z różowymi kwiatami. Niektóre z nich przebarwiają się również na taki lekko fioletowawy kolor, ale w głównej mierze są to hortensje z białymi kwiatami. I jest ich tu w tym roku po prostu morze. Przepiękne, takie mięsiste, potężne, dorodne krzewy i kwiaty. Ogród naszych sąsiadów to kraina usłana hortensjami. A jak jest u Was, w Waszych ogrodach? Macie te krzewy? Wiem, że są bardziej wymagające, aniżeli hortensje bukietowe, ale ich urok jest absolutnie niepodważalny. Idę powoli do nas, do ogrodu, a Was zabieram za sobą. Chodźcie. Jeśli bywacie na naszym kanale od czasu do czasu, to powinniście doskonale znać to miejsce. To jest budynek gospodarczy, który odrestaurowaliśmy chyba już 2 lata temu i mamy tutaj rabatę z hortensjami ogrodowymi. Jak widzicie, kwiaty są różowe, te boczne krzewy, intensywny różowy kolor, a wewnętrzny krzew bardziej kwiaty blade. I to właśnie tej wiosny 3-krotnie biegałam tutaj z włókniną, okrywałam te krzewy. Kiedy miał iść przymrozek, to właśnie to robiłam, a kiedy potem nagle się robiło 15 stopni, to wszystko musiałam odwijać i tak właśnie 3 razy. Ale cały ten wysiłek, jak widzicie, się opłacił, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy dość słabe ukwiecenie właśnie ze względu na mróz, który wiosną się przydarzał i porażał nam nasze kwiaty. Ale tym razem, w tym roku, jest naprawdę obficie. Odnośnie hortensji ogrodowych, ja przyznaję, że tylko ten mały krzew wsadziłam sama osobiście. Kupiłam go jeszcze, gdy mieszkaliśmy w kawalerce i to była pierwsza z roślin, jaką wsadziłam do naszego ogrodu jesienią, kiedy się tutaj wprowadzaliśmy. Pozostałe krzewy to spuścizna po poprzednich właścicielach, ale dbam o nie jak o własne wyhodowane. Piękne są. We'll be right back.
Hortensje ogrodowe preferują stanowiska w półcieniu. Tarabata jednak jest w pełnym słońcu. Kiedy słońce pojawia się o godzinie 10 z tej strony, to zachodzi dopiero około 19-19.30. Tak więc cały dzień intensywnego nasłonecznienia. I ja widzę faktycznie różnicę, troszeczkę, taką delikatną różnicę między tymi krzewami, a krzewami, które mamy na froncie. Tamte hortensje są rzeczywiście w półcieniu. I ich liście są bardziej zielone, ta zieleń jest głębsza, a tutaj mamy delikatną różnicę, są bardziej jasne. Nawożę moje krzewy i to generalnie wszystko, co z nimi robię. Jesienią nic z nimi nie robię, zimą, gdy już opadną liście, zostają piękne kwiaty i te zasychają i są dekoracją ogrodu, a następnie wiosną oczyszczam moje krzewy i przygotowywuję je na nowy sezon. No i faktycznie, jeżeli wymaga tego sytuacja, to okrywam je włókniną, aby te wiosenne przymrozki nie zmarnowały mi kwiatów na przyszły rok, tak aby ich nie wypaliły i nie uszkodziły. Ponownie przyszliśmy na przód naszego ogrodu. Usiadam sobie przy hortensji w kolorze koralowym. Mamy dwa tutaj te krzewy. Cześć, chłopczyko! No, dzień dobry. No co tam? No. Wszystko dobrze? Okej. No, linijesz kotek. Linijesz, no. Wracając do tematu. Hortensja w kolorze koralowym. Ja nie znam odmian, ponieważ, tak jak Wam wielokrotnie wspominałam, to jest spadek po poprzednich właścicielach. Pięknie w tym roku kwitną, ale też moje zabiegi wiosną były dość znaczące. Trzykrotnie musiałam owijać te krzewy, tak aby właśnie nie poraził ich przymrozek. No i te zabiegi przyniosły skutek. To jest taki krzew hortensji, który przez zimę, pierwsze tygodnie wiosny i później w głębokiej jesieni są w cieniu, w takim praktycznie totalnym cieniu. 95% dnia to jest cień. To, co odczytałam wczoraj i mnie zaskoczyło mocno, ponieważ ja byłam przekonana przez ostatnie 2 lata, że ten kolor kwiatów nie da się przebarwiać. I ja nawet próbowałam w pierwszym roku, ale tak tylko przez chwilkę podlewałam, zakwaszałam tutaj środowisko tych hortensji, ale potem rozmawiałam z wieloletnią, 30-letnią ogrodniczką i ona powiedziała, że nie, że te kwiaty nie przebarwiają się na niebiesko. A ja wczoraj przeczytałam, i nie wiem, czy to źle doczytałam, ale być może się właśnie przebarwiają, że tylko czerwone hortensje przebarwiają się na niebiesko. No a dla mnie to jest właśnie czerwona hortensja. Dajcie znać w komentarzu, jaką macie wiedzę. No niestety nie znam odmiany, więc nie mogę się tym... No co, ciciulku? No co? Widzicie, no trudne warunki dzisiaj. Po pierwsze, auta jeżdżą co chwilkę, ponieważ sezon ogródkowy w pełni. Do tego jeszcze chłopczyk, który bardzo potrzebuje w tej chwili, żeby być wygłaskanym. No już, daj nagrać, daj misiu nagrać. Wracając do hortensji. Czy to jest ten krzew, który ja mogę przebarwić na niebiesko? Oczywiście mogę spróbować, ale te... no chodź. Słuchaj, bo tutaj mam mikrofon, wiesz? No połóż się. O tak, bardzo ładnie. Jeżeli by się okazało, że ja mogę przebarwić ten krzew na niebiesko, byłoby super, ale te czerwone kwiaty są równie piękne, więc nie żałuję absolutnie, nie będę żałować, jeżeli się okaże, że to jest ich ostateczna forma. Spadniesz, chłopczyk, spadniesz. Ale jeżeli by można było któregoś roku mieć niebieskie kwiaty na froncie, to dlaczego by nie? Słuchajcie, idziemy dalej, bo... Chłopczyku mój piękny, tak, potrzebuje się wygiglać. No widzicie, tak bywa. Tak. Ostatnio kojarzę, że pytałam się Was, czy macie koty, czy macie psy. Wielu z Was ma. Tak. Nie bój się. To co? Chodźmy dalej.
to kolejny z krzewów na frontowej rabacie. Tworzy taką piękną kulę, bardzo zgrabną. Nie wszystkie kwiaty się jeszcze wybarwiły, jeszcze niektóre są w pączkach, ponieważ mam dopiero początek tego sezonu kwitnienia, ale to bardzo ładnie wygląda. I liście są ciemniejsze, bardziej głęboka jest ta zieleń, aniżeli na krzewach przy budynku gospodarczym. Kwiaty hortensji świetnie nadają się do wazonu i ja co roku mam takie bukiety w domu. Zresztą pokażę Wam jedno ze zdjęć. I również dzisiaj pomyślałam sobie, że utnę sobie hortensję do wazonu. Mam już kosz przygotowany i za chwilkę się za to zabiorę. Śliczne. Wróciłam do ogrodu naszych sąsiadów, ponieważ zamarzyły mi się białe hortensje w wazonie. A nasi sąsiedzi są naprawdę jak na wagę złota, kochani, i pozwolili mi właśnie uciąć sobie te kwiaty, tak więc zabieram się do pracy. I tak oto w tej pięknej, białej, ale i letniej scenografii kończę dzisiejszy odcinek i zadaję Wam pytanie. Czy Wy lubicie, czy macie w swoich ogrodach hortensje ogrodowe właśnie? Ja je lubię bardzo. Nawet jeżeli wymagają troszeczkę pracy, aby pięknie nam kwitły. Dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze kciuki w górę i za kolejne subskrypcje. Pozdrawiam Was razem z Dawidem i do kolejnego odcinka. Miejcie się dobrze.